Policjanci służbowi, którzy zostali wezwani na interwencję na ulicy Kościuszki, zatrzymali 26-letniego mężczyznę. Podczas zatrzymania tego mężczyzny był on bardzo agresywny, szarpał się, rzucał się do policjantów. W wyniku szarpaniny uderzył jednego z policjantów w twarz. Po obezwładnieniu został doprowadzony do radiowozu. Podczas całego doprowadzania nadal był agresywny, znieważył funkcjonariuszy, używając wobec nich słów wulgarnych. Podczas gdy znajdował się już przy radiowozie, głową wybił szybę w tym właśnie radiowozie. Został przewieziony do Lęborka, gdzie trzeźwieje. W organizmie miał ten mężczyzna ponad 1,5 promila alkoholu. Gdy wytrzeźwieje, zostaną mu postawione zarzuty znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności, jak również zniszczenia mienia, za co łącznie grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności.